To intro chyba widzieli już wszyscy, którzy interesują się tematem, bowiem jest to intro Syndicate, nowej, cudnej, pięknej gry stworzonej w 2012 roku przez Starbreeze, twórców takich pięknych rzeczy jak The Darkness z 2007 czy Enclave z 2002. To, co przedstawia się nam tutaj w tym zapowiedzi, jest to po prostu świat pełen ludzi zaczipowanych, ludzi, którym po prostu w mózg szczepiono chip, który umożliwia wiele różnych nowości, tak? Jak już powiedziano, ludzie przestali używać wszelkiego rodzaju cyfrowe urządzenia, po co, skoro to wszystko może robić za nich chip, pokazywać im bezpośrednio jakby w mózgu i wiadomo, no, po co się męczyć, skoro chip Darta nas wyręczy. Świat jest ponury, rządzą nim syndykaty, które głównie walczą o pieniądze i wpływy. Dzięki temu, że ludzie mają sobie chipy, możliwe jest przejęcie na przykład nad nimi kontroli, wyciągnięcie z nich informacji, a skłonienie ich, że tak to określę, do działania na naszą korzyść, ale o tym będzie za chwilę. Teraz powróćmy do przeszłości, do Syndicate'a z 93 roku. Grafika nam co prawda no, nie powala, no, ale musimy jednak no, oddać tą rację, że to jest jednak 19 lat temu, tak? Świat się zmienił, technologia się zmieniła, a gra ta wciąga jak wciągała. Wtedy w tym pierwszym syndykacie staliśmy na czele firmy, organizacji, która rozpoczynała swój jakby podbój świata, podbój ziemi. No, w intrze widać, jak to porywają jakiegoś gościa. Zaraz będą tutaj przygotowywać go do inżynierii biogenetycznej. Czyli tak w praktyce wezmą gościa, wsadzą mu chip do głowy i ulepszą jego części ciała. Tutaj akurat pokazano, jak mu się pięknie udo, generalnie całą nogę zmienia. Niby obdarli chyba mu ze skóry czy coś, wrzucili mu tutaj jakiś super tytanowy stopik, pokryto polimorficzną gumą, no i jest pięknie nowy głostek, który jest super wytrzymały i jest zaczipowany, więc będzie robił to, co my chcemy. Co prawda intro jest inne, ale generalnie pokazuje bardzo dobrze to, co pokazuje to obecne intro, tak? Pokazuje świat bardzo brutalny, świat bez skrupułów, świat chipów, które pokazują wszystko, kontrolują ludzkie życie, umożliwiają bardzo wiele niesamowitych rzeczy. Jak już wspomniałem, w tej jedynce po prostu byliśmy szefem organizacji całej i generalnie rządziliśmy wszystkim. Co też miało jakby swoje odbicie w tym, co nam umożliwiano. No, przede wszystkim umożliwiano nam konfigurację całej naszej działalności. Mogliśmy sobie wybrać logo dla naszej firmy, kolor tego logo. No wiadomo, obrazki były predefiniowane, więc to nie było jakiegoś wielkiego szału. Dzisiaj to pewnie by można było ubrać tam dowolną grafikę, jaką byśmy sobie chcieli. No, wtedy to były inne czasy i generalnie chyba o tym nikt nie myślał nawet zbytnio. A to też no, ograniczało pewne kłopoty aplikacją, więc no, nie dziwmy się. Można było sobie wybrać właśnie nazwę tej naszej firmy, jakąkolwiek, no wiadomo, w tym nowoczesnym syndicacie to po prostu jesteśmy jednym z agentów Eurocorpu, który w zasadzie pojawił się już w drugiej części, no bo wtedy właśnie była walka Eurocorpa z kościołem nowej epoki, jak dobrze kojarzę. Mieliśmy tutaj mapę świata, mogliśmy wybrać misję. Każdą misję musi przechodzić do woli, no co było nie tak, jakby nie patrzy, bardzo dobrym sposobem na zdobycie pieniędzy, no bo pieniędzy, tudzież broni, jak była jakaś bieda. Pieniądze mogliśmy dać na wiele rzeczy, mogliśmy więcej informacji zdobyć, jak daliśmy tam pieniążki, mogliśmy powiększyć widok mapy, jak daliśmy pieniążki. To były bardziej takie kosmetyczne rzeczy, jeżeli faktycznie ktoś chciał się zagłębić w tą fabułę, to jedynie w info mógł walić pieniądze, że tak to określę. Bo Enhance to był taki rzecz, co i tak się widziało, tak? Jeżeli chodzi o samą drużynę, mieliśmy 4 agentów do dyspozycji w każdej misji. Maksymalnie 4 mogliśmy wziąć mniej, mogliśmy wziąć więcej, nie mogliśmy wziąć. Jak widać, były kobiety, mężczyzny, ekwipunek i tak dalej. Ale to, co ważne, to był dział badań. Mieliśmy tutaj kilka głównych gałęzi badań, które no, jakby rozwijały naszą wiedzę i dostęp do broni.
Dane technologie umożliwiały nam już zakup tej danej broni, tudzież jakiś tam rozwinięć naszego ciała, bo naszych bohaterów. Mogliśmy właśnie wybierać, jak bardzo chcemy tam finansować coś, czy nie. Czy też nie chcieliśmy tego w ogóle finansować, a właśnie w zakładce moc mieliśmy już te konkretne rozwinięcia, czyli mogliśmy rozwijać konkretny element naszej postaci. No wiadomo, ręce, noga, mózg, oczy, serce, no to wszystko wpływało jakby na wydane naszej postaci pod różnymi kątami, różnymi aspektami. No tu mamy właśnie ekwipunek, ładowaliśmy co oni mają mieć na misji i z czym będą walczyć. Jak się im nie załadowało, nie zaszli bez broni, no i to potem źle się kończyło, no bo walki wręcz tutaj nie było w ogóle. Co jest no, z wielką zmianą w stosunku do tej nowej części, do nowego Syndicata, w którym praktycznie walka wręcz jest najlepszym, najskuteczniejszym sposobem zabijania, no bo to jest praktycznie podchodzę, wciskam mausa trójkę i gostek ginie po chwili, a jeszcze ja się uleczę. No tutaj tego tak nie było, ale jak widać mieliśmy większy zestaw ludzików, nawet jak ktoś umarł, to nie było że ten wielkiego kłopotu. No i w zasadzie, no wiadomo, wszystko kosztowało, więc te pieniądze trzeba było zdobywać. No sama misja. No same misje też nie były jakimś wielkim popisem technologii. Aczkolwiek no trzeba przyznać, że mimo iż to było kilkanaście lat temu, no to ta grafika nie jest aż taka zła. Co prawda jest obecnie teraz ten renesans tych antycznych technologii typu, nie wiem, wystarczy patrzeć na Minecrafta czy Terrarię. Faktycznie one są użyte z nową technologią, która wtedy nie była dostępna. I wymagają zdecydowanie większych, lepszych komputerów, lepszego sprzętu. Jednak sam wygląd wcale nie jest aż taki odmienny, jeżeli chodzi o same te pikselozę, tak, że tak to określę. Tutaj jest grafika bardzo ładna. Jak dobrze pamiętam, to chyba była nawet ręcznie, to była całkowicie ręcznie rysowana, tylko po prostu elementy były potem składane. Więc no, ma to swój klimat, ma to swój urok, tak jak każda stara gra. To, co jest właśnie fajne tutaj, to ta wpływ tych chipów, właśnie było przed chwilą tutaj pokazane, wpływ chipu na jakby działanie naszych postaci. Mogliśmy im zwiększyć tą szybkość, celność, a ogólną wydajność naszego ich organizmów. Niech się poruszali szybciej, celowali lepiej, strzelali szybciej, no i w ogóle byli super zarąbiści i zabójczy. Jak dobrze okaże, to była szybkość, czyli ogólnie ta sprawność fizyczna, reakcja i celność, chyba w tej kolejności, aczkolwiek nie jestem teraz pewien. No i generalnie tak wygląda misja, tak? No, bardzo fajne, można sobie pojeździć, poszczelać, pozabijać. Miał to klimat. Byliśmy tym szefem organizacji w końcu, więc na dobrą sprawę ci ludzie nas nie interesowali zbytnio, ale wiadomo. Uzi, o! Musimy zrobić nową broń, którą przybadaliśmy i potem mogliśmy ją używać, produkować i w ogóle robić z nią wszystko, co nam się zachce. I to był Syndicate z 93 roku, czyli tych wielu lat później, wielu lat temu, a to jest początek Syndicate'a z 2012. Już przebrnęliśmy przez ten 8-minutowy wstęp. Skupmy się na tym. Brutalność jest dalej i jest nawet ona większa niż była w przypadku właśnie poprzednich części. A to głównie wynika z tego, że jakby widzimy tą brutalność na własne oczy i jakość tego, co widzimy, generalnie grafika jest bardzo ładna. Bardzo ładna, no i cóż, ciężko się oprzeć temu jakby realizmowi. Ciężko oprzeć się realizmowi i generalnie temu uczuciu, że jak kogoś zabijam, to faktycznie zabijam, idzie się wczuć w tą grę. Są gry, które faktycznie no, nie potrafią zmienić tego klimatu powiedzmy z tej strategii, tej taktycznej strategii w grę taką typowo strzelankową. Tutaj to zostało ładnie rozwiązane, bo to nie jest typowa strzelanka. Nie jest typowa strzelanka, bo jednak trzeba myśleć, to nie ma czegoś tak, że ja wezmę super wielką giwerę i zacznę wszystkich nawalać. Choć faktycznie tak się zdarza, jak na przykład dorobimy minigana, no bo to wtedy to już ciężko mówić o jakichś skrupułach i taktyce, no bo trzeba strzelać, czy właśnie to jest amunicja. Jednak generalnie większość gry to wygląda tak, że po prostu
biegamy, skaczemy, strzelamy i trzeba trochę pomyśleć, bo łatwo, bardzo łatwo zginąć, zwłaszcza na cięższych poziomach trudności. No, takim przykładem jest ten sztampowy początek, to pierwsza wejście do jakiejś tam większej sali. Możemy sobie włączyć ten chip, który zawsze w ogóle jak wykorzystanie chipa do tego, by coś widzieć. Przy połączeniu wspomaganiu celowania ciężko, bardzo ciężko jest cokolwiek trafić. Dopiero jak się podejdzie, co jak widać, no dwóch przeciwników, ja jestem zalany krwią, tak? No to akurat było na hardzie nagrane. Na szczęście szybko się leczymy, więc nie ma tego problemu. To jest ten plus. No wiadomo, no gra jak gra. No nie ma apteczek ani innych takich rzeczy, no bo wyszło się z założenia, że skoro żyję, to za chwilę się uleczę, no to na dobrą sprawę, jeżeli ciężko mi idzie, można uciec, schować się w jakiejś tam dziurze, przetrwać, przeczekać ten najcięższy moment, aż znowu się zgasił i znowu atakować. Sami bohaterowie, porównując, no, ogromne możliwości, no bo dalej mamy tego chipa, dodatkowo mamy jakiegoś eksperymentalnego chipa, więc w teorii jesteśmy lepsi niż wszyscy inni. Jak widać, można podbiec, ukręcić komuś łeb i zabić. Mamy bardzo ładny kontrol na to, co są, kim są nasi wrogowie, kim są nasi przyjaciele. Ciężko zabić, jeżeli chodzi o tryb hard. Jeżeli ktoś chce po prostu przejść i by się ucieszyć z tej gry i poczuć się chwilami jak Rambo, no to faktycznie easy mode i jedziemy cały czas, bo w tej grze jest cały czas, to nie ma co wygrać. To bardzo łatwo i dopiero bossowie są jakimś większym wyzwaniem. Nacieszmy się chwilami tego, jak można kogoś zastrzelić, jak można skakać ponad zniszczenie. Generalnie gra jest bardzo sympatyczna. No i cóż to mówić, no szczerze myślałem, że będę z nią zawiedzony, ale tak nie jest, nie jest. Tutaj nie ma zbytnio na czym się użalać, znaczy są te elementy i zaraz o nich wspomnę. Ale generalnie bardzo fajnie pomyślana i bardzo dużo możliwości i takiego innego podejścia do całego tematu, jeżeli chodzi o tych strzelanie. To jest akurat właśnie duży plus. Podstawowym problemem, który dosyć łatwo i szybko można zauważyć, to jest bardzo duża liniowość. Nie ma czegoś takiego, że pójdę tu albo pójdę tam. Po prostu trzeba iść do przodu. To jest tylko jedna droga. Ewentualnie jest kilka dróg, które i tak prowadzą do tego samego, więc no, to jest taki jakby wybór pozorny. Czegoś tam powiem przykładem może być to, że na przykład mamy rozgałęzienie w lewo i w prawo, a w którą stronę nie pójdziemy, to i tak za 3-4 sekundy trafimy w jedno miejsce. Dobrą sprawę, nie ma tu sensu być żadnym obrońcą, też nie wiem, coś ubić, walnąć mu z główki, zaszczelić, kurać, wydaje, że może trafiłem, podejść. Jest kilka wykończeń, które są bardzo fajne, czyli takie jak kopnia w jajka, wiadomo, wywrócenie gościa na plery i zbutowanie, no a ukręcenie głowy, to są takie sztampowe jakby metody, które no... że one się nie nudzą, nawet jak się je widzi któryś tam raz z rzędu. Więc pod tym względem to fajnie zrobione. To właśnie ciekawe to jest to, że broni mają różne tryby strzelania. To jest bardzo duży plusik tego, no bo jednak sprawia, że można więcej kombinować. Pocisk przebijający, który przelatuje przez beton, przelatuje przez osłony, który może przebić kilku wrogów naraz. Co w praktyce wiele nie zmienia, no bo... Czy zmienia o tyle, że możemy jedną salwą zabić kilkunastu ludzi, tak? Ale dalej jakby trzeba to sprawdzić. No i to jest to śmierć. Jeżeli szarszujemy do przodu nie myśląc, nie rozglądając się, umieramy bardzo szybko. Zwłaszcza na większych poziomach trudności, ale na poziomie łatwym też to się zdarzało. Plusik to, dodatkowy tej gry to jest to, że po każdym jakby takim milestone, jakimś fragmencie gry mamy... podsumowanie tego, co się działo, czyli ile headshotów, co zabiliśmy, ile zabiliśmy. Generalnie takie były podsumowania naszej misji. I przed generalnie każdą misją, nie jakby tym milestone'em, bo jedna misja to nieraz jest kilka milestone'ów, ale przed każdą misją mamy taki jakby krótki briefing. Tu akurat to jest chyba najdłuższy ze wszystkich, ale no,
Akurat tak się złożyło. Długi briefing, w którym ogólną mamy jakby rozwinięcie tej fabuły. Mówimy o tym, co się dzieje, co będziemy robić i rozwijamy te wątki poboczne poniekąd. Przynajmniej mówimy, że coś może się więcej pojawić. Ale jak już wspomniałem o problemach tej gry. Największym problemem tej gry to jest to, że momentalnie po prostu człowiek chce coś zrobić, a nie może, bo musi na przykład. W tym przypadku musimy siedzieć, nic nie możemy zrobić. Jak w innym przypadku chcemy coś zrobić i mamy napis po prostu please wait, bo samolot musi odlecieć i on odlatuje przez 2 minuty, czy 3 minuty. To jest ogromny problem. Plusem z kolei jest symulacja. Jest to coś, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Generalnie że mamy kilka takich specjalnych aplikacji, które możemy jakby wykorzystywać na ludziach z chipem, którzy mają chipa w głowie, tak? Tutaj akurat przykładem jest symulacja związana z samobójstwem. Generalnie programik nam mówi wszystko, co mamy zrobić, co on robi, co nam umożliwia. Jest to fajnie pokazane. Tylko że no, jeżeli ktoś lubi akcję, to po prostu umiera z nudów. To jest fajne, raz, drugi, trzeci, tak? Jeżeli ja bym ponownie przychodził tą grę, to chyba by mnie po prostu coś wzięło, że ja muszę znów stać i słuchać, bo tego się nie da w żaden sposób ominąć. Trzeba to skończyć. To jest ogromny problem tego. Momentalnie po prostu gra ta jest tak długo trwa, że no... Za długie przerywniki są, tak? Których się nie da ominąć. To jest wielki problem. No, takie fajne wydarzenia są. Milusie. No i wiadomo, mamy ten trening, mamy fazę, że oni nas uczą, potem mamy jakiegoś challenge'a, czyli mamy takie uczenie, sami spróbują, a potem mamy challenge'a, że faktycznie coś umiemy to wykorzystać. W praktyce to i tak zwykle jest tylu wrogów, że po prostu używamy wszystkiego na oślep. Się nie da tak to się do tego podejść. Zagadnienia. To też jest kolejnym problemem. Teoretycznie gra jest taka trochę taktyczna, trochę strzelanka, w praktyce to jest po prostu jedna wielka rąbanina i strzelanina. A taktyczne podejście opiera się do tego, że no jak jest tam źle i widzimy, że za dużo wrogów, to musimy się schować za jakąś barierką, by odzyskać siły i wtedy próbować właśnie użyć tych naszych supermocy. Na dobrą sprawę nie mamy drużyny, czasami są jakieś tam wsparcie teoretyczne, a w praktyce to jest tak, że przez całą grę idziemy samemu, mimo że jesteśmy jakby członkiem jednej wielkiej korporacji, która nie wiadomo co może. Wracając jednak do rozwoju naszej postaci i tych treningów, warto wspomnieć o tym, że no, o ile w jedynce faktycznie ulepszaliśmy ten mózg, rękę, nogę, ciało, generalnie ciało i dostawaliśmy sobie bronię, no tutaj bronię znajdujemy na polu walki i je używamy, a jeżeli chodzi o rozwój, postaci to opiera się na ulepszaniu naszego chipa, czyli generalnie nie ma czegoś takiego, że idziemy do jakiegoś budyneczku, czy po prostu nam się go ulepszy. Idziemy na polu walki, znajdujemy gościa, który ma super niesamowitego chipa, wyciągamy go i pojawia się nam możliwość ulepszenia, czyli drzewko technologiczne. Drzewko technologiczne, na którym mamy różne możliwości udoskonalenia naszej postaci, które są jakby natychmiast jakby wprowadzane. Czyli możemy na przykład ograniczyć obrażenia, które otrzymujemy, zwiększyć nasz poziom życia. Dodatkowo jeszcze na tym samym menu mamy jakby infobanka, czyli informacje o całej fabule, o tym wszystkim, co nas otacza. Jeżeli ktoś chce się zagłębiać, to jest to bardzo fajna rzecz. Do tego dodają bardzo ładne widoczki, różne widoczki i super gra świateł. Więc jeżeli ktoś ma ochotę się zagłębić w ten świat, to bardzo fajna rzecz, fajne rozwinięcie tego, co było. Więc ja osobiście polecam.